Cześć, dziś pokażę Wam, jak poprawnie wrzucić film na YouTube za pomocą telefonu. Większość osób, podejrzewam, poniżej 12 roku życia robi to tak, że wchodzi w aplikację i robi to tak, a co bardziej, cwani jeszcze mi piszą pod poprzednim poradnikiem, że tak jest prościej. No dobra, jest prościej, ale to, że film ma gorsze rokowania, to już inna sprawa. Teraz Wam pokażę, jak to się naprawdę robi. Po pierwsze wchodzimy w przeglądarkę i wyszukujemy YouTube. Teraz klikamy w ikonę wysyłania i tutaj w niebieski prostokąt i wybieramy film. Teraz tak w tytule i opisie dajemy to, co chcemy, ale nie może to być clickbait. Nie możemy naruszać tref typu przemoc, polityka, treści nieodpowiednie do odtwarzania w pracy, bo YouTube tego nie lubi. Następna jest miniaturka. I wypada dać własną niewygenerowaną z filmu, bo takowe nie przyciągają uwagi. Aby ustawić niestandardową miniaturkę, musimy mieć zweryfikowane konto przez podanie numeru telefonu. Jeśli chodzi o playlisty, to są one jak najbardziej nieistotne. I teraz jeśli chodzi o sekcję, czy materiał jest przeznaczony dla dzieci, to kilka osób mi pisało coś bardzo głupiego, ale ciul z tym. Tutaj nie chodzi o to, czy film ma mieć ograniczenie wiekowe 18+, tylko czy dosłownie film jest bajką przeznaczoną dla dzieci, czyli wedle YouTube'a osób poniżej 13 roku życia. Więc jeśli wybierzemy opcję, że film jest przeznaczony dla dzieci, to automatycznie zasięgi filmu spadają, a komentarze są wyłączane. Więc zawsze wybieramy, że film nie jest przeznaczony dla dzieci. I jeszcze tagi, tutaj piszcie krótko i treściwie o tym, co znajduje się w filmie. Nie możecie pisać tutaj na przykład naruciak, freeze, mandzio, bo za to można dostać bana. Jeśli chodzi o kategorię, to wypadałoby zmienić na pasującą do filmu. Reszta jest nieistotna. Zarabianie i elementy filmu już zależą od tego, czy wy chcecie. Jeśli nie chcecie zarabiać na filmie, to klikacie jako publiczny i opublikuj od razu. Ale jeśli chcecie zarobić, to najlepiej ustawcie film jako zaplanowany i na spokojnie potem patrzycie, jak algorytm zweryfikował film. Jeśli ograniczy Wam bezpodstawnie monetyzację, to wysyłacie prośbę o sprawdzenie i potem film już ma zarabianie, klikacie opublikuj i macie cały zysk, a gdybyście wrzucili film jako publiczny, to w międzyczasie uciekałyby Wam pieniądze, więc ja polecam robić jako zaplanowany na przykład 5 dni lub jako niepubliczny.